Okej, zaczynamy nasz trzeci dzień na Nusie Penidzie. Jedziemy na wycieczkę, bierzemy misia w teczkę. Będzie padać czy nie będzie padać? Będzie padać? Jak weźmiesz płaszcz, to nie będzie padać. Może padać. Nie wiem, czy brać płaszcz. Może padać. Mówisz, że będzie padać? Mam nadzieję, że nie będzie padać. Nie będzie. Nasz pierwszy przystanek, idziemy do świątyni, tylko najpierw trzeba się ubrać, przygotować tak jak trzeba, czyli na obrazku tutaj. Nie można ręcznikiem. I w razie czego Konrad daje tipa, że ręcznikiem nie wystarczy. Ale jeżeli ktoś nie ma przy sobie sarong, to tutaj jest miejsce, gdzie można wypożyczyć za 5 tysięcy, czyli jakieś złote 50. Konrad, jak wyglądasz ładnie? Wow! Te schody są straszne. Oś też odwiedź. Salamat Pagi. Are you India? From India? Yes. Namaste. Namaste. Idziemy do świątyni w jaskini. Wow. Oh my god. Praktycznie nic nie widać, ale jesteśmy w świątyni w jaskini. Dikira tidur ni ya 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 asyik.
Men will be done. Men. In your, yeah, in the right set. Because you are with Balinese people. Tapi asli nanti pusatnya ki lempet ni. Asli pantasnya kita dah nak ambil yang kak yang memang lempet asli. Ciekawi ci kamera. Co to za kot? Ciekawi ci kamera. Cześć. Cześć. Jak jesteś ładny. Czarny piesek mnie ugryzł. Czarny mnie ugryzł. To się tyle, tu by się we wzgórze. Kolory te same, tylko coś się pozmieniało. 7 godzin różnicy i tutaj też się coś pokręciło. A tu moja ekipa ziomków. Ale pięknie, pięknie. Jesteśmy w kolejnej miejscówce i tutaj można pójść teraz na dwie plaże. Albo Atom Beach, albo Diamond Beach. Ale tak czy siak wygląda to magia. Okej. Okay. Sorry.
tylko? Zejdziemy na Diamond Beach. To będzie cool dopiero. A tu jest ta Atom. Tak. To jest ta, co widzieliśmy z tamtej strony. A, my dopiero byliśmy tam. 20 km. Właśnie. Tam. My dopiero byliśmy tam i to było 20 km i półtorej godziny temu. O tam. No i tutaj teraz schodkami schodzi się elegancko na Diamond Beach. Wow, ale to ładnie wygląda, tak. Wow. It's really beautiful. Oj, oj, oj. Po dosyć trudnym zejściu udało nam się zejść wreszcie na plażę i jest bajecznie pięknie. Aj! Wow. Za duże fale i jest czerwona flaga, ale i tak jesteśmy mega szczęśliwi. Tam się ziomki bawią. Oj, ale mają widoki. A tutaj jestem prawie że sama. Piękna plaża. Piękna, tylko są za duże fale i nie możemy dzisiaj popływać. Ale piasek, magia. Czasami, żeby zobaczyć piękne miejsce, trzeba zapłacić cenę takiej wspinaczki. Tam jeszcze uhuhuhuhuhu, dalej, dalej, dalej. O my. Chyba dojechaliśmy. Ładne światło w ogóle wyszło. Jesteśmy w kolejnej miejscówce. Treehouse. W sumie to jest taki resort z takimi bambusowymi domkami. Wow! W mega magicznym miejscu na skałach z pięknym widokiem i taką trasą właśnie. Ale słoneczko nam przyświeca, nie? Ostatnie.
Tam idziemy, a tutaj takie cudeńka. Bo właśnie już zamknięte. Z widokiem można sobie zrobić zdjęcie. A my idziemy tam. I tutaj normalnie można nocować. Brakło mi ręki. Jaka fajna miejscówka. A tutaj jest plaża, dopiero na której byliśmy przed chwilką. Ta z wielkimi falami. No takiej nie widać. Widać tą pierwszą część. A nie, tam jest. Tam widać. O ta. To zejście widać. Mega. I tak schodziliśmy, tak. Jak ja chcę tam wejść. Napisane wyraźnie, close. Gdyby było close. Tutaj chciałam mieć Ula zdjęcie zrobione. Ale o. Close, czyli blisko. Jest zamknięte. Konrad mi podpowiada, że to znaczy blisko. I że powinnam tam wejść. Ale ja nie dam rady. To idziemy dalej. Wow. Ale dzisiaj mamy piękny dzień znowu. Piękny, prawda? Tak. Oj, tak Ula chciała mieć zdjęcie. Stąd. No niestety, nie zrobię sobie dzisiaj tutaj zdjęcia. Jeżeli ktoś kiedyś z Was będzie w tym miejscu i będzie mógł sobie zrobić zdjęcie, to kosztuje ono 50 tysięcy, czyli jakieś 15 zł. No i proszę, wyślijcie do mnie. Chętnie zobaczę. I tak było mega miło tutaj przyjść. Jest pięknie, wow. Tam dopiero byliśmy, tutaj schodziliśmy stąd taką drogą, łob, tu. Oczywiście standardowo, nawet w takim miejscu znajdzie się świątynka.